Czy masz towar? Ja zawsze mam. Kolego. Gdzie hajs? Za tydzień będziemy. Zobaczymy, ale ten razem to się policzymy. Hej kochanie. Hej. Jak było w szkole? Super. Przecież widziałam twoje oceny na Librusie. No przecież pisałem dzisiaj, nie zdążył jeszcze sprawdzić. No i tu się mylisz. Dostałeś kolejną jedynkę. Myślisz, że ojciec będzie z ciebie zadowolony? Przecież wiesz, że ma problemy w pracy. Co mnie on obchodzi? Przecież to jego praca. Gdyby się postarał, miałby to ogarnięte. Co ty masz w głowie? Nie chcesz, by był z ciebie dumny? Pomyśl. On dumny? Moje niedoczekanie. Dobra, idę na nocną zmianę. Ojciec wraca w niedzielę. Ogarnij tu domu. Adrian? No jak to? Co ty robisz? Jest druga w nocy. A co, nie można? Nie odpowiadaj pytaniem na pytanie. Co ty robiłeś cały wieczór? Masz szlaban do następnego tygodnia. Nie! Marsz do pokoju. Co ona niby sobie myśli? Halo. Cześć Marian, masz dziś czas? Tylko czym tam gdzie zwykle? Halo, ale czemu dzwonisz tak wcześnie? A, powiem ci na miejscu. To która ci pasuje? Nie wiem, gdzieś tak 14 mam czas. No to zgadaj, cześć. No, już myślałem, że nie przyjdziesz. Na stary, co się dzieje? Dobra, wiem, że tobie można zaufać. Mam taki problem. Wszyscy cały czas coś ode mnie chcą. Ojciec chce, żebym się lepiej uczył, ale ja nie potrafię. Nie chcą mi nawet dać na korki. Oni nie chcą mi dać być sobą. Chcę spełniać swoje marzenia, a co do tego ma jakaś matematyka. Życie to nie tylko to, co ty chcesz. Wiadomo, każdy z nas musi być egoistą, bo dzięki temu żyjemy. Lecz można wszystko pogodzić. Postarać się. Przecież masz mnie, swoich znajomych, przyjaciół. Pamiętaj o tym, że świat jest wielki. Każdy jest trybikiem, każdy jest potrzebny i wiesz, że złe decyzje mogą cię doprowadzić do złych rzeczy, a nawet do śmierci. Myślisz, że wszystko wiesz? Nie wiesz, co czuję. Nikt mnie nie rozumie. Miałem nadzieję chociaż w tobie, ale widać się myliłem. Bo chciałem się odstresować. Mogłeś mi chociaż powiedzieć, dzwoniłam do ojca i wszystko mu powiedziałam. Co? Ojciec już wszystko wie, na pewno jutro się doigrasz. Nie wiem. Halo, czego? Ej, to ja, co się dzieje? Zaskoczyłeś mnie tak się witając. Dobra, no ale mam sprawę. Kojarzysz tego Bartka, co był z Zosią? No wiesz, który. No to trzeba go pobić, bo z nią zerwał. Załatwisz to, co nie? Co? Nawet nie wiem, o kogo chodzi. A zresztą co ja obchodzi jakaś Zosia? Aha, czyli tego nie zrobisz? To ja, Anka, mam teraz taki majdan w głowie, że szczerze mówiąc nic mi to nie obchodzi.
nie podnoś na mnie głosu. Cały czas mnie olewasz i to nasza przyjaźń raczej nie ma sensu. Co tak wcześnie wstałeś? Chcesz przywitać się z ojcem? Naprawdę tak myślisz? Przecież ja go nienawidzę! Przecież to twój ojciec, bez niego nie byłoby ciebie. Kogo by nie było? Człowieka porażki? Życiowego nieudacznika? Co się z tobą stało? Nie rozumiem! Może jak ojciec wróci o 11, to on z tobą porozmawia. Nauczyciele dalej mi się na ciebie żalą. Sama widzisz, że nic nie potrafię, nic mi nie wychodzi, a nawet nie chce mi się z tobą gadać. Daj sobie jeszcze jeden dzień. Dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego nie tłumacz? Ale ja... Nie przerywaj! Dla twojego dobra przenosimy się do innej szkoły! Myślisz, że ty mi pomożesz? Tym rozwiążesz moje problemy? Lepiej by było, gdybym nie istniał. Przepraszam, nie potrafię cię zrozumieć, ale się postaram. Możesz zostać w tej szkole, ale co się dzieje? Odpowiedz nam, z mamą bardzo się martwimy. To ja przepraszam, ja się nie rozumiem. Może dzięki waszej pomocy odnajdę sens życia. Będziemy cię wspierać. Kocham was, ale możemy coś wyznać. Narkotyki są całym powodem całego tego mętliku w głowie. Rzucę to, obiecuję. Ale szkoda, że Ewka nie wygrała, nie? Przepraszam was, teraz już wszystko rozumiem. Byłem w ten weekend wrakiem człowieka, ale zrozumiałem, że dla was byłem najgorszy. Wybaczycie mi? To ja cię przepraszam, zachowałam się okropnie. Serio chcę, żeby było tak jak dawniej. No a jak? Dobrze, że zmądrzałeś, stary.